Siemano wszystkim, z tej strony Mister C i witam was w kolejnym odcinku SimCity. Jej! Dawno nie było, wiem, że krzyczeliście z tego powodu, ale no niestety były święta, nie miałem jakoś za bardzo czasu nagrywać. Miałem trochę tego materiału, także wrzucałem to, co miałem. Wybaczcie, że tak długo z tym wszystkim zeszło, ale seria powraca, tak jak obiecywałem, tak jak pisałem. Usunąłem wszystkie mody, i wgrałem na nowo, także jest tylko kilka modów. Zresztą zaraz wam pokażę. Zobaczycie tylko po ilości budynków, czyli to są budynki specjalne, które można uzyskać w grze. Także myślę, że to będzie moim zadaniem głównym, żeby to wszystko uzyskać. Jak widzicie, zadania są podane po prawej stronie, czyli miesięczny koszt jest podany, ile kosztuje dany budynek i co jest potrzebne, żeby osiągnąć, czyli ocena burmistrza na 20, wielkość miasta 500 populacji i kolejne budynki będę starał się tak właśnie uzyskiwać. Wiadomo, wszystkich nie uzyskam, na przykład takich portowych rzeczy na pewno nie będę tutaj miał, ponieważ nie mam tej wody ani nic, także będę starał się w miarę wszystko uzyskać. Z tych specjalnych budynków mam tutaj raptem chyba 3 budynki. Gdzieś to powinno być. O tak, są dokładnie 3 budyneczki. Także nie jest tego za wiele, ale będę starał się dodawać trochę więcej rzeczy. Jak widzicie, rozbudowałem troszeczkę miasto. Mam wgrany... wybaczcie. Mam wgrany mod na lepsze autostrady, lepsze drogi. Co możecie już tutaj zaobserwować, właśnie ta linia, tutaj ta zakrzywiona, te drogi, to jest już właśnie z modu NAM, czyli Network Add-on Mod. Co jeszcze jest ciekawego i nowego? Nowe szpitale mam, czyli, no czy nowe, nie nowe, te stare, które były, są bardzo fajne, on w zasadzie będę się nimi sugerował. Niektóre są dosyć drogie, na przykład w utrzymaniu, niektóre są tańsze, ale jedne z lepiej wyglądających, także jeżeli nie wiecie, z której strony pobieram, jest to simtropolis.com, będzie w opisie podany adres. Mam też szkoły z tego modpaka chyba, albo nie, nawet nie mam. Na pewno mam policję i straż pożarną powinienem mieć też z tego. Też straży pożarnej nie mam. Możliwe, że nie zainstalowałem, albo gdzieś mi się upominałem. Policja na pewno jest. Także ze strażą pożarną jakoś sobie będziemy musieli poradzić. Z wodociągów chyba nic nie mam. Tak samo z elektrowni też nic nie mam. Także tutaj będę musiał też coś przekombinować, żeby znaleźć jeszcze może jakieś ciekawe budynki. Na pewno mam nowe wysypisko śmieci, które możecie już tutaj zaobserwować. Pokażę wam je może z bliska, jak to wygląda. Jak widzicie, to wszystko jest skierowane poza mapę, także dosyć fajny sposób oczyszczania miasta. I tak samo przywróciłem sobie Air Purification Gobergena, czyli są Gobera, autora właśnie tej modyfikacji, która pozwala mi na oczyszczanie atmosfery i smogu w mieście. Także już mam zainstalowany ten budyneczek tutaj na mapie. Koszty, no 700 dolarów, simoleonów, czy jak tam wolicie nazywać. Koszty utrzymania dróg, stacji, parków i czegokolwiek tu jeszcze jest. Jak widzicie, mam już drogi szybkiego ruchu dookoła głównego miasta, które będzie tutaj. Także dosyć fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że będzie się jakoś fajnie sprawowało. Tak samo jest kolejka naziemna przechodząca w podziemną, czyli w metro. Jest tutaj taki mały kawałeczek i tutaj biegnie sobie jeszcze pod drogą do tego mini miasteczka, które będę chciał tu zbudować. Czyli cała mapa będzie podzielona tak naprawdę na trzy części. Jedno główne miasto, właśnie tutaj, gdzie mamy te drogi ładnie rozbudowane. Tu będą biura, domy i zobaczymy, co tam jeszcze wyjdzie. Tu będę starał się utrzymywać taką mini metropolię, gdzie będzie można spokojnie sobie przyjechać, na przykład z rodziną, odpocząć, takie tam pierdółki. A tutaj na dole będę starał się zrobić jeszcze mini wieś. Zobaczymy, może uda się w tym odcinku, może nie. Na pewno będę chciał się zająć głównym miastem, bo to ma najbardziej się rozrastać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale przejdźmy jeszcze do dróg. Tak jak zobaczycie, tutaj mam dostępne kilka nowych rzeczy, ale niestety są z nimi problemy. Tak jak chciałbym tutaj sobie zrobić właśnie drogi jednokierunkowe, mam problemy z teksturami, także będę musiał poszukać rozwiązania tego problemu. Także póki co nie będę tego używał. W autostradach właśnie mam dostępne te drogi lepsze, przez które wygodnie się buduje i dużo fajniejsze rzeczy można budować. Jak widzicie, nam jest oczywiście przypisany.
Z kolejek chyba tutaj nie mam jeszcze jakieś przejazdy i tak dalej, takie ozdobne rzeczy. Za to na razie się nie biorę, do tego trzeba przygotować praktycznie całą mapę własnoręcznie, klocek po klocku, czy tam kratka po kratce. Na razie za to nie będę się brał. Może kiedyś będę bawił się właśnie w takie rzeczy. Mam możliwość zbudowania sobie właśnie czegoś takiego na rondzie. Niestety ronda mi nie działają. Będę musiał też sobie to naprawić. I chyba tyle. Będę mógł sobie jeszcze co najwyżej zamontować bramki. Także od czasu do czasu takie bramki będę musiał sobie stawiać w mieście. Właśnie za jazdę po takich drogach. Czy będę je montował na innych drogach? Zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Właśnie na tych nie mogę stawiać, ale tutaj sobie mogę postawić przed miastem. Do tego miasteczka raczej nie będę tego montował, bez sensu, żeby się poruszali. Na pewno będę chciał połączyć się od razu z drugim miastem, czyli z moim głównym. Jak widzicie, te drogi tutaj gdzieś już prowadzą. Także może od razu podciągnijmy sobie jedną drogę, zobaczyć jak to będzie tutaj funkcjonować. I na pewno będę chciał podłączyć sobie drogę właśnie tą, ponieważ ona będzie mi dosyć przydatna. Jak widzicie, dosyć fajnie to będzie wyglądało. Także od razu sobie może bramkę tutaj zamontujemy. Co by mogli od razu mi płacić? Myślę, że dwie bramki im spokojnie wystarczą. Jak się będą pluć, to trudno się mówi. Te bramki oczywiście też kosztują, już nam koszty wzrosły. Ale jest jeszcze coś, o czym nie powiedziałem chyba, albo może i mówiłem, nie pamiętam. To chyba było tak, tutaj. Style budynków, jakie można wybrać? Chicago, Houston, Europejski, Nowy Jork. Europejski współczesny nie wiem, czy używałem, ale myślę, że zmienimy sobie to, że będziemy grać tylko na stylu. Właśnie zastanawiam się, czy na Chicago, czy na Houston, które byłyby ciekawsze. Spróbujemy Houston 1990. Fajne, że są takie przeskoki stylów architektonicznych. I myślę, że w ten sposób można by było zacząć coś budować. Także pierwszą rzeczą, od której zaczniemy, będzie trochę dziwne, ale zaczniemy od strefy handlowej, ponieważ chcę, żeby ta strefa na pewno powstała tutaj i chcę, żeby ona jak najlepiej się rozwijała. Zobaczymy. Ojej. Dobrze, najpierw to skasujemy i postawimy jeszcze raz. Aj, dziadu, i zrobiłeś mi drogę. Nie chciałem tej drogi. Następnie zajmiemy się rozbudową właśnie budynków, domów jednorodzinnych. Także tu powstaną na pewno jeszcze jakieś rezydencje. Także one spokojnie mogą się tu rozwijać. Tu będzie w takiej wielkości, tutaj też będzie jeszcze tak większe. O, pięknie. Co jeszcze można? Jak widzicie, 4x4 to jest największa strefa chyba, jaką można wybudować. 2, 3 i 4. Czyli klikamy Ctrl, czy tam Alt, jak kto woli. Chyba się da Altem. Tak, Altem też można. Nie wiem dlaczego przed chwilą z Ctrlem po prostu skasowałem sobie, a teraz jak trzymam, to nadaję po prostu jedną wielką parcelę na budynek. Także wyznaczymy sobie kilka większych parcel właśnie na przemysłówkę. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało. A całą resztę, którą tutaj mamy, zrobimy sobie po prostu mini miasteczko. Także jakie drogi będą powstawać, takie będą. Trudno, będą się na nich gnietli. Jakoś to będą musieli przeżyć. Oj, co tu się stało? Czemu tu się nie chce droga zbudować? Dobrze, sam ją zbuduję w takim wypadku. I tutaj sobie. Nie tak chciałem zrobić, ale trudno się mówi. Nie będę tego poprawiał co chwilkę. Tutaj będzie można od razu park zamontować, także zanim z wszystkim wystartujemy, pobuduję sobie najpierw te strefy, tutaj zrobimy może placek, taki deptak, ponieważ tam gdzie ta strzałeczka nie dochodzi do drogi, tu się już na pewno nic nie wybuduje, także tam spokojnie można coś postawić, temu się nic nie stanie. Jak widzicie, zapotrzebowanie na mieszkańców mam bardzo duże, na biura, no najmniejsze, nie wiem właśnie jak ta strefa się będzie tu rozwijać, mam nadzieję, że jakoś się rozwinie z czasem. Także może zamienimy kilka budynków, znaczy kilka stref tutaj na mniejsze. Na pewno tą, tą i tą i może jeszcze tą. Także albo cały ten obszar tutaj zamienimy na średniej gęstości, a właśnie u góry sobie zostawimy duże zagęszczenie, tam gdzie są te duże strefy. Na pewno będę musiał zainwestować w przemysł rolniczy. Także najpierw dolna strefa, a później to mniejsze miasteczko. Zobaczymy, jak będzie się rozwijało. Póki co potrzebuję na pewno stref mieszkalnych. Strefy mieszkalne są bardzo wymagane teraz.
Także w samym centrum miasta będą strefy właśnie dużego zagęszczenia, a tutaj sobie pozostawimy strefy średniego zagęszczenia poza miastem. Także będą się jakoś rozwijać, mam nadzieję, że w miarę dobrze. Jak widzicie, staram się tam, gdzie są główne drogi, nie stawiać już nic, bo wtedy wiem, że będę mógł sobie poprowadzić dowolną drogę też dalej. Tutaj myślę, że będą ciekawie wyglądać takie domki, od razu będą mieć kolej za oknem. Trudno się mówi, będą musieli jakoś to przecierpieć i myślę, że tutaj będzie można zostawić jeszcze jakieś mniejsze domeczki. Także będzie to jakoś fajnie wyglądało. Chyba póki co na razie tyle. Będę musiał jeszcze teraz zainwestować w... Gdzie to jest? Tutaj. W jakąś elektrownię i w na pewno wodę. Także zamontujemy sobie dwa zbiorniki. Poprowadzimy wodę w naszym mieście. Także woda będzie szła w miarę dookoła całego miasta, żeby się nie męczyć z samym wzorem. Jak wiecie, nie za bardzo, nie zawsze zwracam na to uwagę. Ale teraz pasuje to jakoś fajnie podpiąć, żeby było jak najbardziej oszczędne, czyli 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, 4, 5, 6. Myślę, że tutaj będzie kolejna i mniej więcej w połowie kolejna rura. Także rury, jeżeli mają pełny przepływ, mają po 6 kratek w każdą stronę tej wody właśnie zasięgu. I myślę, że tyle nam wystarczy. Jedyne, co będę chciał jeszcze zrobić... Oj, czemu to się nie połączyło? To jeszcze poprowadzić rury tutaj do samego końca w miarę. Nie muszę wychodzić poza miasto, poza obręb naszego całego miasta. Także spokojnie, nie musimy się tym przejmować. Na pewno musimy poprowadzić sobie do właśnie tej parceli tutaj od razu, tej części miasta, którą będę chciał zasilać też właśnie co niedługo wodą. Także można by to zrobić też w sumie od razu. Nie ma sensu się z tym później męczyć. Że póki co na razie wygląda cały wodociąg w ten sposób. Musimy sobie zrobić gdzieś właśnie jeszcze elektrownię i nie wiem właśnie, czy jej nie zamontować gdzieś naprawdę daleko. Jeszcze chwilkę muszę sobie przemyśleć. Tu mamy główne miasto, tutaj będzie miasteczko mniejsze. I tutaj planowałem tereny rolnicze, ponieważ tutaj mamy... bardzo dużo lasów, może by tutaj tereny rolnicze zrobić jednak. Mamy takie duże pola, a tutaj właśnie gdzieś jakąś fabrykę produkującą nam elektrownię. Zobaczymy. Myślę, że jednak tutaj chyba też będzie dobre miejsce. I właśnie tu mamy efektowną na ropę, która miesięcznie kosztuje 600, tu mamy 250 i 400. No niestety węglową musimy zainwestować, ponieważ będzie najtańsza w utrzymaniu na sam początek. Z czasem ją zmienimy na coś naprawdę wydajniejszego i na pewno oszczędniejszego. Jak ja chcę poprowadzić tą drogę? A może w tym kierunku? A może zrobimy tak i tak, żeby było równo i pięknie. Wyczyściło nam lasy. Zapewne będę musiał sobie zainwestować jeszcze na jakieś linie wysokiego napięcia. Także poprowadzimy od razu do tej strefy i myślę, że będzie można puścić czas. Zobaczymy, jak to się nam będzie rozwijało. Mam nadzieję, że będzie jakiś przychód w miarę dobry. Puszczamy na pełnej prędkości. Nie ruszamy kamerką, bo wtedy działa wtedy. Tak, zaczynam się plątać. Wtedy rozwija się nam to jak najszybciej. I jak widzicie, od razu mogę zbudować domek burmistrza, który pewnie zbudujemy... Tu by fajnie wyglądał, nie powiem. Tu by naprawdę bardzo dobrze wyglądał. Zbudujemy tutaj. Albo tutaj. Tutaj będzie dobrze wyglądał. Tak, o. Także puszczamy dalej. O, patrzą w niebo, wołają o pomoc do burmistrza. Populacja osiągnęła 1000 i życzą sobie miejsca, w którym będą mogli gromadzić, debatować się nad nieziemskimi problemami, czyli potrzebują kościoła. Także kościół postawimy sobie koło Purification. Myślę, że będzie dobre miejsce. Jak widzę, już mamy problemy ze strefami gdzieś, gdzie nie mogą dojechać. Dziwne, że tutaj mają jakieś problemy z dojazdem. Możliwe dlatego, że tu są drogi specjalne. Także poprowadzimy sobie tutaj drogę zaraz. I musimy pokasować trochę rzeczy, raczej pododawać. Na pewno będą to jakieś parki.
jakiś mały park, średni park. O Boże, to są średnie parki już. To są już średnie place, także... Ogródek kwiatowy. I czy my mamy więcej gdzieś jakichś problemów? Zobacz, jeszcze się tu poprawiam na krześle. Także nie wiem, jak to będzie słychać w mikrofonie, mam nadzieję, że nie wyłapię tego za bardzo. I z tego, co widzę, nie mamy większych problemów chyba ze strefami. Aha, tutaj jest tylko problem, tu nie mają dojazdu. Także ten dojazd można szybko rozwiązać. Prowadzimy sobie drogę naokoło. I będę mieć tutaj dojazd. No co wy? No, już myślałem, że nie mogę połączyć. Dobra, jest git. I tutaj w zasadzie też można byłoby im zrobić taki dojazd. Też widzę, są jakieś problemy. Tylko mnie zastanawia, czemu to nie ma wody. A, to by wszystko wyjaśniało. Nie podpiąłem pod główne zbiorniki. Dobrze, teraz będzie wszystko zasilane wodą na pewno. Cofamy kamerkę. No, cofnij się. Dziadu jeden. Dobra, i odpalamy na znowu pełnej prędkości. A widzę, krzyczą o pracę. Póki co, oni będą się jeszcze rozwijać. Większe szkoły rozwiązamy rozwiązaniem zatłoczenia. Póki co, na razie szkół nie mamy, na razie nie będziemy w nie inwestować. Potrzebują cmentarza, spoko, żaden problem. Cmentarz zbudujemy sobie gdzieś może poza miastem. O, tutaj jest dobre miejsce, fajnie to będzie wyglądać właśnie za koleją. Nikomu nie będzie przeszkadzało, a oni się tu jeszcze będą rozwijać przez chwilę. A jak widzicie, już mam zarobki, także jest bardzo ładnie. Miasteczka akademickie i tam, gdzie będę widział, że koszta są duże póki co, na razie wszystko będę anulował, także nie będziemy się zagłębiać, co oni tam chcą nam dać. Szkoły publiczne, bardzo ładnie, to mnie cieszy. Szkoły publiczne, fajna sprawa, ponieważ są całkowicie darmowe. A także jeżeli przez dłuższy czas nie będziemy budować właśnie szkół, dostaniemy szkołę prywatną. Fajna sprawa, ponieważ możemy to sobie gdzieś tutaj postawić. A tutaj sobie ją postawimy. Będzie większy zasięg w tą stronę, także myślę, że miasto będzie się też rozwijało w tym kierunku. Będzie troszkę zachodzić tutaj. Jak widzicie, oni się tu już zaczynają wynosić z tego miasta. Au, tu jest niepodpięta elektryka. Chwilkę. Musimy rozwiązać ten problem zatłoczenia dróg teraz. Także poprowadzimy sobie na szybko drogę numer 2. Ponieważ oni muszą mieć jakiś przejazd. I tutaj oczywiście miałoby podpiąć cholerstwo jedno. To więc zrobimy sobie w ten sposób. Oni będą kombinować, żeby unikać płacenia za jazdę po tych drogach pewnie. Dobrze, na szybko niech się to wybuduje. Póki ten odcinek... Obiecują deszcz natychmiast po otrzymaniu czeku. Miesięczny dochód za śmieci. Okej, spoko, mi pasuje. To jest zawsze więcej kasy. I woda. Woda by mi kosztowała 140. Okej, zgadzamy się też na wodę. Także wodę będziemy na razie kraść od mojego chyba głównego miasta. Myślę, że tutaj sobie można spokojnie połączyć jeszcze ten odcinek. Pójdźmy i zobaczymy, jak wtedy auta się będą kierować. Z tego, co widzę, niechętnie jeżdżą przez te bramki. Dobrze, skoro niechętnie. Miasto bez ratusza. Oczywiście ratusz bardzo się nam przyda, ponieważ on podbija całą naszą populację. Jak widzicie, zaczyna już mi brakować wody, czego nie zauważyłem od razu. Także dobudujemy sobie jeszcze dwa zbiorniki, tak dla pewności, ponieważ miasto się cały czas rozrasta. Jak widzicie, są gigantyczne problemy z pracą. Ale miasto cały czas zarabia. Witam nowy uniwersytet. Na razie odmówimy. I nowy kościół dostaliśmy. I nowy cmentarz, jeszcze lepiej. Dobra, na spokojnie. Kościół przywitamy w tym miejscu, ponieważ tutaj zaraz jeszcze drogę muszę poprowadzić. Chociaż można by to było już zrobić. Ta droga będzie tutaj szła i poprowadzimy sobie od razu w tym kierunku jedną drogę. Okej. Także to można podpiąć. Niech się buduje. I co moglibyśmy tu jeszcze, ten cmentarz chyba? On był w... Nie. Tutaj? What the fuck? Gdzie są cmentarze? Uniwersytet. A, jest cmentarz. Także jeden cmentarz sobie tutaj postawimy.
i puśćmy dalej na prędkości. Jak widzicie, ładne strefy, ładne budynki się tu zaczynają budować. Jak się nie mylę, ja mam na pewno zainstalowane więcej budynków. Wiem, że więcej budynków instalowałem, ale takich specjalnych na pewno nie ma, czyli możliwe, że to są budynki specjalne, aczkolwiek pewności nie mam. Właśnie widzę, że już do mnie piszą. Nastraja się na nową częstotliwość. Osiągnęliśmy kolejny pułap populacji. Także możemy już wybudować mini stację radiową. I póki co nasze miasto zarabia. Jak widzicie, bez pracy nasze miasto potrafi też zarabiać. Nie mamy żadnych posterunków, nie mamy nawet straży pożarnej. Strażacy nadlatują. Tak, na latających strażaków jak najchętniej się zgodzę, ponieważ wiem, że oni mają gigantyczny zasięg właśnie tym i chciałbym ich właśnie gdzieś w centrum umiejscowić. Także będą koło cmentarza, szkoły, biblioteki, to za chwilkę, spokojnie. Najpierw mamy straż i zaraz jeszcze chciałbym latających policjantów. Tylko jakie oni potrzebują tutaj... Jakie oni tu mają wymagania? W zasadzie z policji mógłbym postawić całkowicie osobny budynek. Komisaria Alferazy... Postawimy to tutaj, będzie ładnie wyglądać. Idealnie pasuje, więc myślę, że spokojnie można go tutaj postawić. I już simowie chętniej będą się prowadzać. Oj, gliny chcą latać helikopterem. Idealnie. Trochę po czasie, na razie odmawiamy. Kolejny rozłam w kościele, czyli jeszcze jeden kościół chcą, żebym postawił. Co jest na pewno dobrym warunkiem tego, że miasto się rozwija. Jak widzicie, budowanie w jednym stylu ma swój plus. Miasto wygląda wtedy dosyć ciekawie. Widzę, że zaczyna wody brakować, co mnie niestety trochę przeraża. I będziemy musieli sobie chyba jednak zainwestować w pompę wodną. To ma produkcję wody 2400 na miesiąc, metrów sześciennych, a to ma już 20 tysięcy. Także myślę, że zainwestujemy na pewno w tą pompę wodną. I nie będziemy się przejmować kosztami, ponieważ stać nas na to. Wybuch buntu więźniów. Więzienie się na pewno przyda. Więzienie się przyda i to strasznie. Więzienie sobie wybudujemy tutaj. I tutaj też podciągniemy wodę, bo z tego co tak. Teren pod pole golfowe. O, bardzo chętnie. Pole golfowe bardzo mi się tu przyda. Ojej. Koszt budowy spokojnej słonecznej elektrowni. Zaraz zobaczymy, jakie są koszty. Spokojnie, spokojnie. Wy mi tu za szybko przesyłacie wiadomości. To powinno być trochę ograniczone, no ale niestety nic z tym nie zrobimy. I z tego co widzę, tutaj jeszcze też potrzebują wodę. I tutaj też wodę potrzebujemy. Dobra, to mamy zasilone. Burmistrz nie ma wody w domu, cholera jasna, nie zauważyłem. I pole golfowe też musi zostać zasilone. Dobra, chyba powinno być wszystko, jak się nie mylę. Sprawdźmy nasze wykresy. Przestępczość spadła. Liczba aresztowań, ponieważ zbudowałem. Dobrze, dobrze. Czasy dojazdu są rosnące, niestety. Energii mamy aż nadto. Aktualne zużycie. Na razie nie będziemy się chyba pchać w nową elektrownię, ponieważ nie jest mi ona potrzebna. Wiem, że ona dużo pomoże, ale to jest bez sensu. Woda. Przyrost mamy gigantyczny. Smog spadający. Także zaraz sobie zobaczymy, jak ten smog się pokazuje w ogóle na mapie. Skażenie wody. Duże, duże, strasznie duże. Śmieci. Wytwarzanie, dostępna moc. Ojej. Zobaczmy sobie na te może jednak wykresy na mapie. Zagrożenie pożarowe, to standardowo. Przestępczość, bardzo duża. O Boże, i to największa chyba na straży pożarnej. Edukacja, na bardzo niskim poziomie, ponieważ nie mamy żadnych szkół. Woda, jest wszystko, energia zasilana, jest ruch. Tutaj jest problem. Ojej, tego się nie spodziewałem. Na tym właśnie nowym odcinku drogi, tu jest największe natężenie ruchu. No nic. Strefy, wartość ziemi, także jak widzicie, wartość ziemi ładnie rośnie. Także tym się nie ma co przejmować. Ranking burmistrza. Dobry, średni, wiek, zdrowie, kiepściutkie, także na pewno szpital. Smog, smog, smog. Smog bardzo niski. Bardzo małe zanieczyszczenie, czyli tam, gdzie samochody się przemieszczają. Widać właśnie, gdzie jeżdżą najczęściej.
Wybierałem jeszcze niektóre trasy, także spoko. Skażenie wody, to mnie trochę przeraża. Ale to się da łatwo zniwelować jedną małą budowlą oczyszczalnią wody. Proszę bardzo, pyk. I teraz zobaczmy, jak to skażenie wody. I pięknie spada, nie mamy skażenia wody. Ha, ha, ha. Śmieci. Zero. Widzicie, jakie to jest wydajne. Jedne, znaczy dwa budyneczki, takie malutkie, a jak działają i nie mam żadnego skażenia śmieci, ani nic. Dziwię się, że biura się jeszcze rozrosły przy takim natężeniu. Dobra, w każdym razie musimy na pewno pomyśleć o tych farmach, ponieważ farmy teraz będą nam bardzo przydatne, czyli stopujemy czas i... No, oddal tą mapę, cholerstwo jedno. I na pewno będę chciał je teraz porozwijać, także... Nie wiem, czy zrobimy w ten sposób. Zrobimy w ten sposób. Tak, różnie porozmieszczone będą, także to będzie jedna wielka strefa praktycznie. Niby planowałem sobie wcześniej, jakby to fajnie można było ułożyć i tak dalej, ale żeby to fajnie wyglądało, to ja chyba przy tym przysiądę dopiero później. Także póki co, na razie będzie wyglądać jak jeden wielki klocek nawalonych farm i nic więcej. Tutaj sobie zaraz jeszcze drogi poprowadzimy. I myślę, że tu będzie jeszcze jedno. Także to wszystko ładnie nam tu zaraz zarośnie zieleniną, czymkolwiek tam zarośnie. W każdym razie będzie na pewno działać. Nie wiem, jak z wodą tutaj. Mam nadzieję, że... Dobra, najpierw puścimy. Aha, już widzę, po problemie jest. Elektryka. Poprowadzimy sobie tutaj. O, i od razu będzie nam zasilało. I w sumie tutaj na razie tego nie muszę zasilać. Niech się męczą. Mam gigantyczne zarobki nowej szkoły. Okej. Targi, szybsza droga płodów rolnych. O, i to właśnie chciałem uzyskać. Targi rolne. Super, dobra. Wiecie co, zastopuję sobie, ponieważ to nie ma sensu. Nowa szkoła. Na pewno się mi przyda. I zaraz będziemy myśleć o kolejnych nowych szkołach, ponieważ nie ma sensu użerać się z tymi komunikatami co chwilkę. I zrobimy sobie właśnie już normalne szkoły, ponieważ, no wiecie, szkoły muszą być, żeby miasto się naprawdę dobrze rozwijało. Co niestety, jak widzicie, moja gra jest zaprzeczeniem. Nie mam żadnych modów na podbijanie chęci tego, że oni chcą się tu budować, ani niczego takiego. Po prostu cały region zaczyna już ze sobą współpracować, czyli oni wyjeżdżają do kolejnego miasta, które jest już obok i tak dalej za pracą. Jak widzicie, wgrany też mam mod chyba na rolnictwo, o czym całkowicie chyba zapomniałem. Naprawdę fajnie to teraz wygląda, nie spodziewałem się nawet. Bardzo ładnie to wygląda. Może rok gdzieś tu jeździ po tym polu uprawnym, tylko tego nie widać. Dobra, na razie niech to ładnie rośnie. Zaraz zobaczymy, jak to z wodą, zaopatrzeniem. Okej, kolejna szkoła. Jeszcze lepiej, nie spodziewałem się, że jest jeszcze jedna. Dobrze, kolejna szkoła. Póki co na razie jesteśmy ubezpieczeni w szkoły prywatne. I zaraz chciałbym tylko sobie tutaj wodę podciągnąć na te wszystkie pola uprawne. I dopiero bawić się w gospodarowanie tym wszystkim i zarządzanie wodą. Także zaraz... Wiedziałem, tak. Wszystkie budyneczki będą potrzebować wody na stówę. Czyli to poprowadzimy sobie tutaj. I może tutaj. W ten sposób. Pięknie. Następnie tutaj i tutaj. O! A co tu taki duży budynek? To całe potrzebuje wody? Okej, no dobra, spoko. Chore miasto. O tym bym zapomniał. O Boże. Dobra, dobiegamy do 30 minuty. Jak widzicie, miasto bardzo ładnie się rozbudowało. Na pewno będę chciał jeszcze rozbudować sobie właśnie te szkoły. Myślę, że na zakończenie odcinka dzisiejszego zbudujemy sobie jeszcze tylko szpital.
A w kolejnych odcinkach właśnie zajmiemy się rozwojem naszego miasta, także jak widzicie, nie jest dużo rzeczy wymaganych, żeby nasze miasto tak naprawdę fajnie funkcjonowało. Myślę, że ten szpital będzie dobrym wyborem, ponieważ pasuje architektonicznie do całej reszty. Dobra, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Zobaczmy tylko, jakie nagrody. Pomnik męski otrzymałem, bądź żeński, jeżeli bym chciał. Niestety jestem facetem. No może stety. I postawimy sobie taki pomniczek gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Gdzieś, gdzie będzie całkowicie nie przeszkadzał. Tutaj sobie postawimy. Jest jakieś wolne miejsce, także może tam spokojnie stać. Zobaczmy sobie jeszcze na zakończenie, jakie mam nagrody. Sklep z artykułami przemysłowymi. Co tu jeszcze mam? Kolejny pomnik. Targi stanowe, ponieważ mam duże rolnictwo. Mam uniwersytet, który pewnie też gdzieś tutaj powstanie. Mam sąd. Wow, nawet nie wiedziałem, że sąd mamy. Sąd jeszcze sobie możemy postawić w sumie. Tak, niech sobie będzie już. I jedziemy niżej. Czy otrzymaliśmy coś jeszcze? Niestety nic więcej nie ma. Trudno się mówi. Ale co jeszcze będę chciał sobie zbudować? Na pewno jakiś budynek specjalny. Nie wiem, czy kościół. Kościołów mamy już dużo. Myślę, że jakimś obiektem, który będzie nam tu pasował, byłaby właśnie wieża Smitha. Ponieważ, jak się nie mylę, to właśnie powstawało gdzieś w tamtych latach. Albo gdzieś bliżej tego właśnie okresu. Także wieża Smitha chyba zakończy nam cały ten odcinek. I chyba tyle. Także dziękuję za uwagę. Przekroczyliśmy próg 30 minut. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że podoba się, jak miasto się ładnie rozwija. Także paczka modów póki co na razie jest lekko niestabilna. Jeżeli będziecie chcieli, to ja ją na pewno udostępnię. Ale no niestety najpierw muszę ją troszkę jeszcze dopracować. Dorzucę jeszcze trochę rzeczy. Na pewno nie będzie to za wiele tych rzeczy, ponieważ gra będzie się wczytała w wieki wtedy. Myślę, że trzeba będzie to przerobić tutaj. W zasadzie nie ma co czekać. Nie ma co czekać, trzeba to po prostu likwidować. Wprowadzimy sobie standardowe drogi, ponieważ wiem, że one nie są zbugowane póki co. Mam nadzieję, że nie zbugują się. O, gdzieś za dużo, za daleko. Chciałem, żeby było po skosie. I będzie po skosie. Pięknie. Tak ma być. Idealnie. Akceptuj. I już nie będzie problemu z drogą. No ludzie chętnie wjeżdżają w tamtym kierunku, aczkolwiek tam nie ma żadnego miasta, także tak chętnie nie będą tam jeździć. Nie wiem, jak z tymi płotkami, ile one tak naprawdę zarabiają. Teraz zobaczymy. Wykorzystana pojemność 0 i tutaj będzie 0. Tak, na pewno te, które są tutaj w mieście, są chętnie wykorzystane. Pojemność 1. Tak, także widzicie, opłaca się stawiać. Już mi dzwonią tutaj, także ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał się odcinek po tak długiej przerwie. I zajmiemy się na pewno rozwojem pracy, ponieważ oni mają tutaj gigantyczne zapotrzebowanie na przemysł wytwórczy. A przed tym trzeba będzie troszkę przysiąść. I myślę, że tutaj ten przemysł wytwórczy sobie zbudujemy. Będzie bardzo rozwinięty na sam początek, ponieważ zainwestujemy kupę pieniędzy właśnie w to, żeby tam było dużo parków. Jak widzicie, przychód bardzo dobry, ponad 4000, a ja się z wami żegnam w końcu po 2 minutach żegnania, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!